Czy ja przypadkiem nie obiecywałem wam, że dzisiaj będziemy bawić się klockami? Nie wiem jak wy, ale ja choć już dawno nie jestem dzieckiem, uwielbiam bawić się klockami, bo z tych samych klocków zawsze wyjdzie mi co innego. Swoją drogą musicie przyznać, że to dość ciekawe. Z tych samych klocków można wybudować bardzo wiele różnych rzeczy. Samolot, dom, samochód. O, na przykład tu mam kółka. Oj, oj. Ale na przykład też statek kosmiczny, a gdy się uprzeć, nawet całą planetę. Czy myślicie, że z tymi klockami to jest tylko zabawa? Moim zdaniem nie, ale najpierw opowiem wam pewną historię. Dawno, dawno temu w starożytnej Grecji żył filozof, naukowiec o imieniu Demokryt. Któregoś dnia zaczął się zastanawiać, czy jabłko da się podzielić na coraz mniejsze kawałki w nieskończoność. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Mama albo tata bierze nóż i kroi jabłko na pół, a potem jeszcze raz na pół, jeszcze raz na pół, jeszcze raz, jeszcze raz. Demokryt wymyślił, że w którymś momencie kawałek jabłka, maleńki kawałeczek, będzie już tak mały, że nie będzie się go już dało podzielić bardziej. Demokryt nie miał do dyspozycji teleskopów i komputerów, mikroskopów i skomplikowanych urządzeń. Posługiwał się tylko rozumem i logiką. I w sumie miał rację. Wszystko wokoło można dzielić na mniejsze kawałki, ale nie w nieskończoność. Działa to trochę tak jak z klockami. Nawet jeżeli wybudujemy bardzo duży zamek albo całą klockową planetę, możemy ją dzielić na coraz mniejsze kawałki, ale w którymś momencie zostanie nam najmniejszy klocek, którego dalej podzielić się już nie da. A takie klocki rzeczywiście istnieją. Nasz świat jest z klocków tak małych, że nie widać ich gołym okiem, ale naukowcy mają sposoby, by je badać. Układając je na różne sposoby, można wybudować z nich wiele różnych rzeczy. To wszystko, co widzicie wokół siebie, to wszystko, co ja widzę, to, co widzę spoglądając przez mikroskop i teleskop, to wszystko jest z klocków. Kiedyś naukowcy myśleli, że tymi najmniejszymi klockami są atomy. Dzisiaj wiemy, że atomy można podzielić na jeszcze mniejsze kawałki. A ta wiedza jest bardzo przydatna, bo dzięki niej możemy wyciągać z atomów energię, no i wykorzystać ją do naszych celów. Dzięki niej możemy mieć prąd elektryczny i zasilać nim wszystkie urządzenia elektryczne w domu. A wracając do najmniejszych klocków, dzisiaj wydaje się, że są to kwarki, że one są tymi najmniejszymi klockami, z których buduje się nasz świat, których nie da się już podzielić na mniejsze. Kwarki, nie skwarki, które dodaje się do smalcu albo do pierogów. Kwarki budują protony i neutrony, a protony i neutrony oraz elektrony budują atomy. Atomy tworzą cząsteczki chemiczne, to z nich zbudowany jest ten stół. To krzesło, na którym siedzę, Ziemia, Księżyc i wszystkie gwiazdy, a więc także nasze Słońce. Więc jak następnym razem będziecie się bawili klockami, koniecznie pamiętajcie o tym, że wszystko jest z klocków, a zabawa klockami to czysta fizyka.